tym filmie odkryjemy, że niektóre słowa tylko na pozór wydają się niewinne, ale ich głębokie znaczenie może na nas wpłynąć. Filozofia stoicka opiera się na mądrości, samokontroli, odwadze i sprawiedliwości, a wartości te kształtują sposób, w jaki radzimy sobie z każdą sytuacją, którą spotykamy w naszym życiu. Dzisiaj omówimy 7 rzeczy, których mądra osoba nigdy nie powie i nie ujawni prawdziwego znaczenia i potencjalnych zagrożeń kryjących się za tymi stwierdzeniami. Na końcu filmu zaproponuję praktyczne techniki stoickie, które pomogą nam zminimalizować wpływ takich stwierdzeń na nasze życie. Jeśli chcesz zobaczyć więcej treści na temat filozofii stoicyzmu, nie zapomnij zasubskrybować kanału. Zagłębmy się teraz w te ważne kwestie, które uczynią nas mądrzejszymi, bardziej zrównoważonymi i bardziej sprawiedliwymi ze stoickiej perspektywy. Rozdział 1. Unikanie obwiniania innych. Życie jest pełne nieoczekiwanych wydarzeń i czasami możemy czuć się bezbronni w obliczu tych wydarzeń. Filozofia stoicyzmu uczy nas jednak, że okoliczności zewnętrzne nie mają absolutnego wpływu na nasz nastrój. Inteligentna osoba skupia się na utrzymaniu równowagi we własnym świecie wewnętrznym, zamiast obwiniać innych za napotkane negatywności. To duży krok w kierunku rozwijania samokontroli i wewnętrznego spokoju. Dlaczego więc tak powszechne jest obwinianie innych? Ponieważ to nas na chwilę odpręża i chroni przed wzięciem odpowiedzialności. Jest to jednak rozwiązanie powierzchowne i na dłuższą metę utrudniające nasz rozwój osobisty. Stoicy wierzą, że każdy ma pełną kontrolę nad własnymi myślami, uczuciami i działaniami. Dlatego jeśli nie jesteś zadowolony z jakiejś sytuacji, powinieneś szukać rozwiązania nie na zewnątrz, ale we własnych postawach i reakcjach. W oparciu o tę zasadę, gdy inteligentna jednostka napotyka jakiś problem, ocenia wszystkie aspekty zdarzenia. Zamiast używać oskarżycielskich wypowiedzi, obiektywnie analizuje sytuację i szuka konstruktywnego sposobu na dalsze działania. Takie podejście zwiększa osobistą odpowiedzialność i tworzy zdrowszą dynamikę w relacjach ze środowiskiem. Podsumowując, zamiast obwiniać innych, zaakceptowanie faktu, że z każdej sytuacji można wyciągnąć lekcje i że radzenie sobie z każdą trudnością uczyni nas silniejszymi, to esencja stoicyzmu. Część 2. Unikaj mówienia: mam wszystko pod kontrolą. Jednym z kamieni węgielnych filozofii stoickiej jest akceptacja faktu, że wydarzenia są poza naszą kontrolą. Ta akceptacja uczy nas zachowania spokoju i równowagi w naturalnym biegu życia. Inteligentna osoba unika myślenia, że wszystko jest pod jego kontrolą, ponieważ taki sposób myślenia nieuchronnie prowadzi do rozczarowań i stresu. Prawda jest taka, że jedyną rzeczą, którą możemy kontrolować w naszym życiu, są nasze własne reakcje. Świat zewnętrzny, nieprzewidywalne zdarzenia i działania innych są poza naszą kontrolą. Stawienie czoła tej rzeczywistości zwiększa wewnętrzny spokój i duchową odporność. Kiedy to zrozumiemy, będziemy mogli skupić się na tym, jak możemy się ulepszyć, zamiast marnować energię na rzeczy, nad którymi nie mamy kontroli. Na przykład, gdy idziesz na rozmowę kwalifikacyjną, koncentrujesz się na czynnikach, które możesz kontrolować, takich jak jakość prezentacji. Decyzja o zatrudnieniu jest poza twoją kontrolą. Z tej perspektywy, nawet w przypadku odrzucenia, możesz uniknąć obwiniania siebie i iść dalej, ucząc się na podstawie tego doświadczenia. Jak omówiliśmy w tym rozdziale, stwierdzenie „mam wszystko pod kontrolą” stwarza oczekiwania, które w rzeczywistości nie są możliwe i wpędza nas w rozczarowanie. Stoicyzm uwalnia nas od tej iluzji, pozwalając nam skupić się na tym, co naprawdę ważne, na własnym rozwoju wewnętrznym i reakcjach. Dzięki temu możemy żyć mniej stresująco i bardziej produktywnie. Część 3. Unikanie nastawienia „mam prawo”. Stoicyzm odrzuca pogląd, że życie nam coś zawdzęcza. Filozofia ta uczy, że świat zewnętrzny nie musi nam nic oferować, łącznie z naszymi prawami i oczekiwaniami. Mądra osoba unika myśli: to jest moje prawo, ponieważ jest to oznaką ego i egoizmu. Taki sposób myślenia może prowadzić do rozczarowań i tarć w związkach. Ludzie, którzy przyjmują prawdziwie stoickie podejście, skupiają się na maksymalnym wykorzystaniu każdej sytuacji, zamiast oczekiwać od życia różnych rzeczy. Oznacza to akceptację wszystkiego, co życie ma do zaoferowania i postrzeganie każdej sytuacji jako szansy, która uczyni nas mądrzejszymi i bardziej odpornymi. Na przykład, jeśli spodziewasz się awansu, a te oczekiwania nie zostaną spełnione, zamiast mówić „to było moje prawo”, bardziej przydatne będzie przemyślenie wniosków, jakie można wyciągnąć z tej sytuacji i ocenienie, w jaki sposób może ona wpłynąć na twoje osobiste osiągnięcia. Rozwój.
Takie podejście pomaga rozwinąć zdrowszą perspektywę i pozytywne nastawienie w pracy i relacjach osobistych. Jak omówiono w tym rozdziale, unikanie myśli "to jest moje prawo" uczy nas cennych cnót, takich jak pokora i akceptacja. Te cnoty pomagają nam stawić czoła wyzwaniom życia i zwiększyć nasz wewnętrzny spokój, jednocześnie wzmacniając nasze relacje z otoczeniem. Część 4. Unikanie presji - zdecydowanie powinienem. Stoicyzm uczy nas, jak rozładować stres związany z niepotrzebnymi obowiązkami i obowiązkami. Inteligentna osoba unika wywierania na siebie sztucznej presji za pomocą stwierdzeń typu "absolutnie muszę". Takie myśli mogą nas męczyć psychicznie i fizycznie oraz uniemożliwiać nadążanie za naturalnym biegiem życia. Życie bez wytwarzania tej presji daje poczucie wolności i elastyczności. Ludzie, którzy decydują się robić to, co należy zrobić, o ile jest to wykonalne i logiczne, bardziej cieszą się życiem i potrafią w zdrowszy sposób radzić sobie z napotykanymi trudnościami. Przyjęcie podejścia "byłoby miło, gdybym mógł" zamiast "zdecydowanie powinienem" zmniejsza presję na nas i pozwala nam prowadzić wygodniejsze życie. Na przykład dążenie do pracy najlepiej jak potrafisz, zamiast ciągłego odczuwania presji, aby osiągnąć określone standardy, tworzy bardziej zrównoważony stan umysłu zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Ta zmiana może znacznie obniżyć poziom stresu i poprawić ogólną jakość życia. Ostatecznie trzymanie się z daleka od presji "muszę" jest wyzwalającą zasadą, której naucza stoicyzm. Takie podejście uczy nas akceptować życie takim, jakie jest i jak najlepiej wykorzystywać każdą sytuację, dzięki czemu stajemy się bardziej elastycznymi i łatwo przystosowującymi się jednostkami. Rozdział 5. Unikanie wiary - to jest moje przeznaczenie. Stoicyzm sprzeciwia się fatalistycznemu podejściu i podkreśla, że każdy człowiek może dokonywać wyborów, które będą miały wpływ na jego własne życie. Mądra osoba unika akceptowania swojej przyszłości jako ustalonego scenariusza, używając wyrażeń takich jak "to jest moje przeznaczenie". Ten typ myślenia ogranicza rozwój osobisty i nie docenia mocy zmiany status quo. Odrzucenie fatalizmu przenosi nas z bierności do aktywnego uczestnictwa. Zapewnia to niezbędną odwagę i motywację do pokonywania wyzwań, przed którymi stoimy w życiu. Na przykład zamiast postrzegać przeszkody, które napotykasz w swojej karierze lub relacjach osobistych, jako niezmienny los, możesz podjąć proaktywne kroki, aby je pokonać. To nastawienie zmienia także sposób, w jaki reagujemy na wydarzenia w naszym życiu. Zamiast "to jest moje przeznaczenie" zapytaj, jak mogę poprawić tę sytuację? Pytanie oferuje bardziej konstruktywne i zorientowane na rozwiązania podejście. To czyni nas autorami własnej historii życia i wzmacnia naszą moc kształtowania naszego życia poprzez wybory, przed którymi stoimy każdego dnia. Ostatecznie unikanie przekonania, że "takie jest moje przeznaczenie", czyni nas bardziej wolnymi i aktywnymi jednostkami. To nauczanie stoicyzmu zachęca nas do podejmowania aktywnej roli w każdym momencie życia i przekształcania każdej napotkanej trudności w szansę, pozwalając nam w ten sposób wykorzystać nasz pełny potencjał. Rozdział 6. Unikanie podejścia "nie zasługuje na to". Stoicyzm uczy nas akceptować każdą sytuację taką, jaka jest, i nie pozwalać, aby okoliczności zewnętrzne zakłócały nasz wewnętrzny spokój. Inteligentna osoba unika powiedzenia "nie zasługuje na to" w obliczu napotykanych trudności lub negatywnych emocji. Tego typu myślenie może prowadzić do mentalności ofiary i sprawiać, że czujemy się ofiarami. Używanie tego wyrażenia często wyraża uchylanie się od osobistej odpowiedzialności i może popchnąć nas do biernej postawy. Jednak filozofia stoicka zachęca nas do postrzegania każdego wydarzenia jako okazji do nauki i bycia odpornym na trudności. Uczymy się wykorzystywać naszą wewnętrzną siłę i zasoby, aby pokonać problemy, przed którymi stoimy. Na przykład, gdy napotkasz nieoczekiwane trudności w relacjach biznesowych lub osobistych, bardziej pomocne będzie zastanowienie się, w jaki sposób możesz stać się silniejszym i posunąć się do przodu po tych doświadczeniach, zamiast postrzegać tę sytuację jako osobistą niesprawiedliwość. Zamiast "nie zasługuje na to" zapytaj, jak mogę najlepiej wykorzystać tę sytuację? Zadawanie pytań pozwala rozwinąć bardziej proaktywną i zorientowaną na rozwiązania postawę. Ostatecznie unikanie podejścia "nie zasługuje na to" zwiększa naszą osobistą siłę i odporność. Taka postawa pozwala nam postrzegać każdą sytuację, jaką spotykamy w życiu, jako doświadczenie, które nas wzmacnia i rozwija oraz utwierdza w centrum filozofii stoickiej zasady samokontroli i wolności. Rozdział 7. Unikanie uogólnień - wszyscy mnie nienawidzą.
Stoicyzm podkreśla nasze osobiste spostrzeżenia i naszą skłonność do uogólnień oraz uczy, że takie myśli mogą być nierealistyczne i szkodliwe. Inteligentna jednostka unika nadmiernych uogólnień w rodzaju "wszyscy mnie nienawidzą". To stwierdzenie odzwierciedla nierealistyczne postrzeganie i niepotrzebnie wrogi światopogląd, co może mieć negatywny wpływ na nasze relacje społeczne. Na takie uogólnienia łatwo przywołać mechanizmy obronne, szczególnie w trudnych czasach. Jednak filozofia stoicka podkreśla wagę indywidualnej oceny każdej sytuacji i zrozumienia, że każda osoba ma swoje własne, unikalne myśli i motywacje. Mówienie "wszyscy mnie nienawidzą" ogranicza naszą zdolność do obiektywnej oceny ludzi i wydarzeń wokół nas. Wypracowanie realistycznej perspektywy i zaakceptowanie faktu, że reakcje, z którymi się spotykamy, mogą mieć różne przyczyny i że nie wszyscy muszą nas kochać, pozwala nam na budowanie zdrowszych relacji. Zwiększa to naszą osobistą pewność siebie i pomaga nam zachować większą równowagę i konstruktywność w interakcjach z innymi. W rezultacie unikanie uogólnień typu "wszyscy mnie nienawidzą" czyni nas bardziej obiektywnymi i wyrozumiałymi jednostkami. Takie podejście zachęca nas do rozwijania zdrowych i realistycznych relacji z naszym otoczeniem społecznym i wspiera cel filozofii stoickiej, jakim jest prowadzenie nas do życia opartego na faktach. W tym filmie omówiliśmy 7 podstawowych zwrotów, których mądry człowiek nigdy nie powie. Filozofia stoicyzmu prowadzi nas do rozróżnienia między rzeczami, które możemy kontrolować, a rzeczami, których nie możemy kontrolować, abyśmy skupili się na własnej wewnętrznej sile i poradzili sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nami życie. Mam nadzieję, że te informacje pomogą Ci poradzić sobie z różnymi sytuacjami, które spotkasz w swoim życiu i sprawią, że zastanowisz się nad miejscem filozofii stoickiej w Twoim codziennym życiu. Jeśli ten materiał był dla Ciebie przydatny i chciałbyś zobaczyć więcej treści związanych z filozofią stoicyzmu, zasubskrybuj nasz kanał i nie zapomnij zostawić komentarza pod filmem, w którym podzielisz się swoimi przemyśleniami, pytaniami lub innymi tematami, które chciałbyś poruszyć na temat stoicyzmu. Każdy Twój komentarz jest dla nas cenny i pomoże nam w kształtowaniu naszych przyszłych filmów. Z przyjemnością słuchamy Cię i współpracujemy z naszą społecznością. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Życzę zdrowego i zrównoważonego życia.